No, przygotowuje nam się Igor Jakubowski do wywiadu. No, chciałem zadać ci jedno pytanie, ale wyszło na to, że nie zdążę dać pytania, bo mogę zostać znokautowany. Powiem krótko. Wiesz, po co są pięści? No, po to są, żeby bić, nie? No, ale to co zrobiłeś w ringu, to no, wiem, że on wpadał i te ciosy lądowały w tył głowy, więc tam próbował zaznaczyć, że te ciosy, ale to była wina ewidentnie z twojego przeciwnika. Tak, no on już w pierwszej rundzie trafiłem go najpierw w lewą ręką, później prawą ręką i czułem, że trochę mi zatańczył na nogach. Raz nawet tam chyba czy dwa się przewrócił, chociaż sędzia go nie wyliczył, tylko powiedział, że popchnąłem, ale odczuwał na pewno te czasy, bo trafiałem czysto i czułem na rękach, że wchodziły. Zresztą te rękawice to można powiedzieć, że kamienie. To wystarczy dynamicznie uderzyć i wchodzi. Jak to łatwo brzmi, wystarczy dynamicznie uderzyć. Rzeczywiście te ciosy są punktowe, wiesz po co wchodzisz do ringu, wiesz, że wchodzisz po wygraną. Kiedy cię zobaczymy znowu? No 13 lutego w Koninie. To już nie możemy się doczekać. No ja też się nie mogę doczekać. Nie dość, że mecz w USB, to jeszcze mecz w Koninie. Przed swoją publicznością tutaj byli tylko ci moi najbliżsi znajomi, rodzina. A i tak się zebrała dość duża grupa, bo około 70 osób. No a w Koninie myślę, że sala będzie pękała szwak, bo zawsze Konin zresztą z tego słynął, że boks tam... Ludzie boksem żyli i żyją do tej pory. Tym bardziej, że jest to ta Liga World Series Boxing, no to myślę, że przyciągnie to na pewno dużo ludzi. To czekamy na ciebie w Koninie, już nie możemy się doczekać kolejnego występu i do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam mamę, całą rodzinę, Olka, Jurka i wszystkich, którzy przyjechali tutaj na walkę. No i zapraszam oczywiście do Konina 13 lutego, bo będzie ogień w szopie. Trener Rabo też. Krzyczy, to niech ma.